Witam was widzowie w kolejnym odcinku ze Straży Pożarnej i w takim mini maratonie w tym tygodniu. Jedziemy właśnie nowym Mitsubishi, którego dostaliśmy do remizy. Dziękuję wam też za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim odcinkiem. Próbujemy się do tego dostosować, ale nie będzie to łatwe. I zmieniamy imię naszej postaci na Tomek, ponieważ ten komentarz był moim zdaniem najrozsądniejszy. Siema panowie, zobaczcie nowe auto, które dostaliśmy. No to dla nas jednak, niestety zamiast tamtej T6, ale myślę, że i tak jest dosyć spoko. Weźcie tą T6, wyparkujcie i zostawcie ją tutaj na boku, później ktoś odbierze, a ja zaparkuję ten samochód na jej miejsce. A wam widzowie przypominam, że 1500 łapeczek w górę pod tym filmem odblokuje wam kolejny odcinek ze Straży w następnym tygodniu. Ty, a gdzie jest Dominik i Marcin? Oni w domu siedzą? No ci od nas wozu. Ci nowi. Ja wiem w sumie. No dobra, to zobaczymy. Dobra, to na razie mamy czas wolny, słuchajcie, to chodźcie sobie po remizie. Ewentualnie możemy pograć, tu tam kto chce ze mną, to chodźcie. O, jak to? A, tak się gra. O kurde, alarm, szybko, dawajcie. Gdzie jest Dominik i Marcin? Dobra, jeden widzowie, ktoś przyleciał od nas. Biegniemy. Łódkę podpinaj. O kurde, widzowie, to my jakieś wyzwanie teraz łódką mamy, nie za bardzo wiem, co się dzieje. Chwilowo, dlatego się szybko przebraliśmy. Łomianki 21 do zachód 998. Zachód 998, zgłasza się. Zgłaszam wyjazd alarmowy do wypadku na plaży. Jedź w lewo chyba, bądź sygnały. 71 z łódką też wyjeżdża. Tomek. Słucham, no co ja? Jak wysiadasz, od razu ubierasz się w strój Luka. Ja też? A to my mamy strój? A gdzie tak, on jest? Z tyłu, środkowa roleta po prawej stronie. O kurde, widzę chyba ten samochód, on odpływa z tego co widzę. Ubieracie dobra, zatrzymuj się szybko i czekacie na rozkazy. O, już myślałem, że spadnę, oj spadłem. O, mamy przebranie, widzowie, jesteśmy w nurka. Dobra, ja wchodzę do wody, bo nie widzę samochodu. Drugi nurek będziesz pływał ze mną. Udawaj się. Dobra, auto poleciało gdzieś dalej, nie mogę jego znaleźć. Szukaj auto po prawej stronie ode mnie. Do zachód, gdzie będziemy cię się. Zachód 998. O dobra, tu mamy auto. Jest tu ktoś w środku, zobacz. To jest jakaś osoba. Potrzebujemy szybko lekarza, potrzebujemy lekarza, mamy jedną osobę. Niewystarczające. Potrzebujemy noży hydraulicznych, żeby drzwi otworzyć. Przygotujcie łódź, bo nie wiem, czy nie będzie potrzebna. Weźcie ją do wody. Dobra, wchodzę z nożami hydraulicznymi. Dobra. Czyli co, nie mamy z nim kontaktu, tak? No na razie nie wiem, bo sobie. Dobra, poczekaj, spróbuję drzwi otworzyć. Dobra, otworzyłem drzwi, sprawdź, czy uda nam się go ten, czy muszę, kurde. Dobra, będę musiał drzwi jednak odcinać, widzę, bo się przyblokowują przez wodę. O, dobra, otworzyłem, próbuj go wyjmować. Dawajcie do łódko podpłyncie, mamy osobę w środku. Przerywamy odcinek, by nadać bardzo ważny komunikat. Po pierwsze, rekrutacja do ekipy nagrywkowej na naszym Discordzie do jutra. Po drugie, w piątek mega kozacki odcinek z LSPDFR będzie. A po trzecie, w poniedziałek wleciał odcinek z nowej serii z GTA. Mega mocny odcinek. Obejrzyjcie go koniecznie po tym odcinku. Dobra, z poszkodowanym jesteśmy już na plaży. Będę przechodził do resuscytacji krężeniowo-oddechowej, bo nie ma z nim kontaktu. Tomek, parawan. W wozie jest parawan. Dobra, biorę. Zobaczcie widzowie, bardzo kozackie mamy parawany. One są w becie od Pewa, także jak coś możecie sobie kupywać. Bardzo kozackie. Dobra, niosę torbę. Słyszę też karetka na miejsce jedzie. Tak, karetka. Trzymaj torbę. Tutaj. Dobra, co się z nim dzieje? Idźcie przebierz, Tomek, pod kontrolę. Okej. No widzowie, może być z nim problem, bo jednak trochę długo na pewno na nas czekał. Można powiedzieć, że uratowałeś mu życie. Uratowałem mu życie? No. A co, już żyje? Tak. O kurde, dobra, to bierzcie go szybko do szpitala. No. W takim razie musiał długo tam w wodzie nie być, nie? Mądzą go przenieść medycy, czy dacie sobie radę sami? Dobra, pomagajcie mi jak coś. Panie Karol, jeszcze pytanie, bo zapomniałem, co z tym samochodem? Bierzemy go tutaj na ląd, próbować go? No ja powiem tak, my nic nie zdziałamy, no bo co zrobisz? No ale możemy spróbować linę podpiąć do łodzi, może się uda. Wiesz co, znaczy mogę... Chodź. Ale musisz się przebrać. Podpłyncie łodzią bliżej plaży, spróbujemy wyłowić ten samochód, bo później poleci za daleko, choć i tak z niego już będą wraki. Te wszystkie substancje właśnie się rozchodzą po wodzie. No właśnie, dlatego chcę jak najszybciej je wziąć, nie? Dobra, wszyscy strażacy na ten, potrzebuję nurka tylko ze sobą, gdzie jest jakiś nurek? To ja już się przebieram. 669 L1 do. Dobra, zachód płyncie. 998. Do samochodu, na lewo jest bardziej. Zachód 99. No tutaj jest. Będziemy ja ci powiem, podpiń bokiem do niego. Trochę do przodu, Podepniemy linę, ci będę mówił. Jeszcze do przodu, jeszcze. No, no, stój. Przyślij nam patrol wodny. Daj mi tą linę. Musisz mi pomóc z tą liną, weź ją, trzymaj tam na dole, podtrzyj, bo ja nie jestem w stanie. O, czekaj, bo teraz, kurde, z tą łodzią będzie problem, czekaj chwilę.
Nie ruszaj teraz sterem w tej łodzi ani przyspieszeniem, bo mi urwiesz palce. No widzowie, jak ruszy teraz, to naprawdę za mną będzie źle. Dobra, próbuję, słuchajcie, podczepić ten samochód, ale naprawdę to jest problem z tym. Dobra, odsuń się i spróbujcie podpłynąć tą łodzią, zobaczymy, czy lina. Nie, jeszcze nie, jeszcze źle podpiąłem, odczepiła się, podpijcie bliżej. Dobra, panowie, nie damy rady, weźcie, spróbujcie Mitsubishi, wjechać trochę do wody i za pomocą jego, za pomocą tej wyciągarki spróbujemy wciągnąć, bo łódź nie da rady. Jeszcze trochę, więcej gazu. No, no, dawaj, ostatni metr. Dobra, jest, zostawcie. Dobra robota. Dobra, Karol, wyłowiliśmy. Możesz nam pogratulować. Gratuluję. No, dziękuję. Dobra, ja się przebieram. Zachód 998. Schowajcie parawany jeszcze. Dobra, panowie, no to co, chowamy łódź, już nie będę wchodził, bo mam w koszarówki się przebrałem, zdjąłem strój. Dobra, zabijamy się na ładę. Dobra, ja będę na drabinie teraz się będę mocno trzymał. Teraz? No dobra, próbuj. Teraz. Łomianki 21 do zachód 998. Co z tym dyspozytorem nie tak dzisiaj? Zachód 998, zgłosić dla Łobianki 21. Ale buja o tyle, a mord dobre chłopaki. Oj, o Boku, limbo. Buja to dobrze tego dyspozytora tam, nie? Zgłaszam powrót do bazy. Ale... Nie no, mi się wydaje, że najpierw to płatki, nie? Najpierw mleko. Płatki. Ej, słuchajcie, ja się chcę pochwalić, chodźcie za mną. No kurde, czemu on nam się chce pochwalić? Wypocował tego Mitsubishi, nie? Ja się poleruję. A, Mitsubishi, chciałbyś Mitsubishi. O kurde, to twoje? Nie brałem tego ani na kredyt, ani na leasing. I wiesz, czym płaciłem? Gotówką. Gotówką? Myślałem, że w naturze. A w tym samym czasie doszło do wypadku. Chłopie, zarąbiste ten Mustang, nie? Kurde. Udajemy się alarmowo na miejsce zdarzenia. Ej, poczekajcie na mnie, gdzie beze mnie jedziecie? Udajemy się alarmowo na miejsce zdarzenia. Co jest tym dyspozytorem dzisiaj w ogóle? Nie tam mówi kiedy chce, no chyba tak. A co się stało w ogóle? Wypadek z udziałem dwóch samochodów umożliwił sobie rannę. I tylko jeden wóz do tego? No. I jak będzie potrzeba, Tomek, bierzesz rozpieracze? Dobra, nie wiem, widzowie. O kurde, upadł! Dobra, szybko lecimy pomóc mu. Zostań tutaj, ulicy blokuj. Zostań ulicy blokuj. Zgłaszam, to jest... To jest, nie mamy z nim kontakt? Podam ci w tym teraz poznanie. Dobra, zostań, nie podlecę tego drugiego. Halo, słyszy mnie pan? Dobra, nie mamy kontaktu z dwoma osobami. To zachód 998. Nie ustawiajcie się z tej strony, idźcie na drugą stronę, bo tam trzeba ruch zamknąć, nie? O, właśnie tak, dlatego jak tutaj teraz tutaj. Niewystarczająco, przyszli mi zespół ratownictwa medycznego na miejsce. Dobra, jedźcie, jedna osoba potrzebuje do samochodu, wyciągnę go nożycami. Wezwijcie dwie karetki na miejsce. Dobra, stój, otwieram drzwi i pilnuj jego głowy, żeby nie upadła. Idź na drugą stronę, wejdź tam. Dobra, trzymaj. Uważaj. Słuchaj, oddatnę jeszcze te drzwi, żeby nam nie przeszkadzały. Dobra, weź je, pchaj tutaj potrzebna do mnie. Potrzebna karetka do poszkodowanego pana tutaj w garniturze. Pomóż mi go wyciągnąć. Spoko. Dobra, przenieś nosze i na szyję. W ogóle z nim kontaktu nie mam, on oddycha w ogóle, sprawdzałeś? Tak, oddycha. Tyle dobrze. Dobra, zabezpieczyć trzeba mu kark i teraz ten. Dobra, daj mi to, ja wezmę tutaj do niego. Weź mi, pomóż jego głowę przytrzymaj, weź, wstań trzymaj, trochę. Trzymaj, dobra. Dobra. O, dobra. Jest założone, dobra, to wyciągamy go. Chodź, na bok go bierzemy. To z nim. Dobra, kładę go, uwaga. Parawany mam rozkładać, czy nie? Tak. Dobra, to rozkładam parawany. Panie ratowniku, nie ma z nim kontaktu, ale oddycha. Widziałem, że źrenice ma trochę powiększone. Zostań tutaj strażek z nim. A co tutaj z nim jest? On oddycha? Tak, oddycha. A jest z nim kontakt, czy nie ma? Jest, trochę utrudniony, ale jest. Uderzył głową w szybę, dlatego trudno i ma lekko ranną rękę, ale nic za poważnego. Kiedy będzie druga karetka, bo potrzebujemy dwie karetki? Dobra, idźcie tam temu, pomyślcie, my się tym tutaj zajmiemy. Przenieś torbę medyczną, tylko szybko. Ma jakieś obrażenie w ogóle? Sprawdzałeś? Czy po ręce, czy coś? Ma na ręce trochę, ten jest skaleczony, bo siadą w szybę, to weź mu spróbuj to, dobra, to poczekaj. Weźcie mi tą rękę jego, weźcie na bok trochę. O, dobra. To patrzę rany. Dobra, raz, dwa, trzy. No widzowie, opatrzę mu rany w tym czasie, oni tutaj próbują się nim zająć, trochę nam się... O, dobra, zajęli się nim, widzę. O, czekajcie. No, idźcie teraz do wozu. Jakaś inna wydzielina mu tej zucha leci. Kurde, nie za bardzo wiem, co robić. Ale, a słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan w ogóle? Ale jakby...
nie wiem. Na jedno ucho? O co panu chodzi? Aha, to kurczę, zaraz jedzie już pana karetka, coś pana jeszcze boli? Nie czuje pan jakiejś kończyny czy coś? Na ręka, bo głową uderzyłem właśnie w szybę. Dobra, wiecie co, przynieście dla niego zabezpieczenie na szyję, bo nie wiem czy coś mu się nie stało. Na wszelki wypadek zabezpieczymy. Ewentualnie możemy na nosze, teraz go ma już? A dobra, czekaj, zakładam. Ewentualnie może jeszcze go weźmiemy na ten, na deskę i od razu jak ratownicy przyjadą i wsadzimy go. Bierzcie go na nosze, przenieś nosze, Karol, szybko. Dobra, proszę pana, proszę się nie ruszać, mówi pana, że pana boli, nie słyszy pana jedno ucho i boli pana ręka. Dobra, to próbujcie, bierzcie go, przepychajcie go na mnie. Spokój przede wszystkim. Po brzuchu pan nie ten. Dobrze, będę wolniej szedł, ale to chodźcie na asfalt, będzie łatwiej iść. Powiedzcie, żeby tą karetką... O, dobra. Pasy mnie przycisnęły. Dobrze, proszę pana. A co wy? A, bierzecie auto, dobra. Kurde, takie auto ładne mu rozwalili. Co to jest w ogóle? RS? O, no, opuśćcie ten samochód, słuchajcie. Wejdę do środka, zobaczę jak wygląda, nie? Wiem, że nie można, ale... Zbyt ładne autko, żeby tego nie zrobić. Patrzcie, widzowie, jakie kozackie auto. Jaka nawigacja, co jest? Ty masz lepsze? Dobra, to mnie przewieźć dzisiaj. O, ale kozacki, widzowie. Tomek, gdzie jesteś? Jestem na górze tutaj. A coś się stało? Jako grilla jestem. Ja uciekam. Halo, co się stało? Mój wujek jest w szpitalu, miał wypadek. Okej. Okay. Chwilę się wtedy nudziliśmy, więc postanowiliśmy się chwilę pobawić. 3, 2, 1, start! Dobra, poszedłeś dobrze tą audiolą. Jak to odpowiada za mandaty? No nie, to z prywatnego konta, co ja będę za nich odpowiadał, niech sobie robią co chcą. My idziemy po remizie pochodzić, to... O, ty też na siłownię przyszedłeś. No, nie, ja tu w ogóle... Patrzałem co tu jest, nigdy mnie tu nie było. Chłopie, dobra, to czekaj, to wynosimy. Raz, dwa, trzy. O, ile dobra, tu jest? Starczy. 5 kilo. Ile tu jest? Jakie 5 kilo, o czym ty do mnie mówisz? To jest 5 kilo na jednym, chłopie. 5, no. 10, 15, 20. Nie. No jest za 60 kilo. Dawaj, ciśnij. Dawaj, jeszcze dwa. Dawaj, szóste. No, dawaj. O Jezu, upadł, bierz duszę do góry. Dobra, odłożyłem. Żyjesz? Dobra, tu w FIFA gramy teraz? O Jezu. Dobra, przebieramy się szybko. Oba uderzyła łódką w skałę i nie może się wydostać. O kurde, jakie wyzwanie dziwne. Dobra, dawajcie szybko do wozów. Wszyscy. Dobra, no to jedziemy. Jedź pierwszy, bo on spuszcza. Dobra, panowie, plan działania jest taki, podjeżdżamy, od razu budujemy, te dwie osoby się przebierają w bułki. Na łódkę muszą wejść 4 osoby, sternik, albo 5 sternik. Nie no, my wejdziemy, dwóch nurków mamy. Dobra, mamy tam z tyłu w klapie sternik, strój. Sternik, dwóch nurków, jeden z gaśnicą. Dobra, dokładnie zapięty jesteś? Sumujcie łódź szybko i weźmiemy, płyniemy do tego typa. Widzę już łódź, tego człowieka nie widzę. Możecie wziąć lornetkę, to poszukać go, czy tam jest, bo nie wiem, czy w wodzie, czy gdzieś na zewnątrz. Łódź zwodowana, wchodzimy wszyscy, niech jedna osoba zostanie przy wozach. Ma ktoś z was, panowie, gaśnicę? Ja mam. Tak, mam. Dobra. Wydaliście karetkę już? A po co ma tu karetkę być? Trzymajcie się mocno. W sensie, no zobaczymy, czy coś mu się dzieje, jak będzie mu się coś działo, no to uważaj, żebyś nie spadł. Mocno, no, Jezu, jakie to są fale. Dlatego chyba uderzył. Nie podpływaj za blisko, sternik, nie podpływaj za blisko, bo i my ugrzęźniemy. Zobacz tutaj, czekaj. Tu nie ma jak wejść do góry zbytnio. Dobra, wiesz co, podpiń trochę do przodu i zostaw, my wejdziemy. Poczekaj, zostaw tą gaśnicę tutaj, z tą gaśnicą. I strażacy, bez kostiumów nie skaczcie. Dobra, podpiń trochę, ale też nie za blisko, żebyś ten. Dobra, ja skakuję do środka. Dobra, będziesz później go... Dzień dobry, musi pan fotografować, co się panu tutaj stało, proszę pana. Nie podpływaj tak łodzią, żebyś nie został. Jeszcze raz pan powtórzy, bo na radiu musiałem. A co pan robi na tej wyspie? No, ja chciałem sobie zrobić zdjęcia. No. To mi łódka siadła, no. Siada łódka, pan uderzył nią, czy coś? Siadła, no i tyle, no, to poradzę. Na szczęście. Co w ogóle, włączyć się nie chce, czy co? No nie chcę się włączyć. Czekam, bo ja spróbuję. No wyjdź tam spróbować. Tylko żebyś nie spadł. Zdjęcia kilka zrobić?
Poczekajcie, a nie wiem, czy nie lepiej rozpinać. No dobra, wchodź. Dobra, bo myślałem, żeby tą wyciągarkę. No, zrobi pan zdjęcie, buźka, ale proszę tak. Pan, o Jezu, no, ale nie mogę odsłonić, proszę pana, w tym stroju, bo. Chodzi wiernik, czy nie chodzi? Nie chodzi, nie chodzi. Możemy mieć problem, słuchajcie, bo z tego co widzę, dosyć mocno ta łódź uderzyła o skałę, więc nawet nie wiem, czy tutaj podpiąć tą łódkę. Sprawdźcie, czy tutaj nie wgięło się za bardzo, nie? W sensie możliwe, że ta łódź tak uderzyła w tą skałę, że się wbiła, nie? A nie wiem, silnik jest z przodu czy z tyłu łodzi? Chyba z tyłu, nie? Z tyłu. Nie podpływaj tą łodzią, bo nie chcę dostać silnika. Wirniki no nie podpływaj tą łodzią, podpływaj z góra. Jezu, proszę pana, Jezu, spadł nam do wody, spadł nam do wody, gdzie on jest? O, proszę pana, proszę pana. Weź go, żeby nie utonął pod łodzią. Ja pierdzielę, widzowie, co za typ tu. Dobra, chodź, poczekaj. No, biorę go, pójdź go. O, dobra, mam go. Jezu, proszę pana, po co pan tak podchodził? O. Proszę pana, pod kamyczek. No, ale łódka pod kamyczek, proszę pana, to jest jednak, musi pan uważać tutaj. Strasznie mnie noga boli. Noga pana boli? Patrz, weź pan się położy na plecach. Czekaj, ja opatrzę go na spokojnie. Co pana boli jeszcze raz? Boli mnie noga. Noga, a która noga? Lewa. Kurde, pan w klapce chodzi po takim. No słucham. Mam jeszcze jedną prośbę do pana strażaka tego drugiego. Słucham jaką? Boże, co? No ale dobrze, to ja zgłoszę na radio, co pan? Żeby pan wyciągnął telefon mi z kieszeni i wrzucił na Instagrama zdjęcia. O Jezu, proszę pana, teraz w takiej sytuacji. No, potrzebuję strażaka na górę, jak dacie radę jeden. Ja też tutaj. Do łodzi. No to ej, mamy czterech to na wyspie, no to dwóch na górę, dwóch na dół. Ty... Bądź tak. No co tam? Łódź wygląda... Kadłub, żeby łódź nie odpinała. Kadłub od dołu przebity, silnik jeden rozwalony. To weźcie, jest. Żeby ona nie zatonęła, nie? No... Nie jest to takie mocne przebicie. To spróbujcie po prostu holownik podpiąć do niego, nie? Proszę pana, proszę się położyć, proszę nie wstać, skoro pana noga boli. Nie, proszę pana, Jezu! Nie zepsuł się panu ten aparat, Jezu. No zrobi pan zdjęcie, ale nie podchodzi już do tego klifu. Ja tu pana trzymam, nie? Ale dobra, proszę pana. Pięknie. No i proszę ze mną, proszę tutaj ze mną. Żeby pan tutaj nie spadł znowu. Tutaj za mną, proszę. No Jezu, proszę pana, no. Nie pójdę dalej. Jezu. Jezu, widzowie, dlaczego tacy ludzie tutaj żyją? A widzę, że pan tutaj ma lekkie zranienie. Kurczę, ja nie mam, proszę pana, torby medycznej, więc musimy pana na ląd i tam będę musiał pana opatrzyć. Dobra, potrzebuję jakiegoś nurka albo jakiegoś po prostu strażaka ze mną. Mamy tutaj zranienie u pana, nic groźnego, aczkolwiek myślę, że będzie trzeba to opatrzeć. Potrzebuję pomocy, żeby go móc na łódkę dostarczyć i na lądzie go opatrzymy. A na lądzie przygotuj tam torbę medyczną, bo wiesz co będzie trzeba robić. Że pan poczeka tutaj, zaraz jakiś strażak do mnie podejdzie. Łódka działa? No proszę pana, tak jak oni mówili, może być problem, bo pana łódka przybiła, czy się skała przybiła pana łódkę, ale zrobimy co w pana mocy. Osoba prowadząca łódką strażę podpłyń. Potrzebuję strażaka jeszcze raz na górę. Niech jeden podejdzie. Mamy ranne. Jeden o, jest dobra. W tej ocy. Dobra, słuchaj, musimy go wziąć, ja go spróbuję za nogi, ty spróbuj go tutaj za plecy i musimy go na łódkę. Podpłyńcie łódką jak najbliżej, my tutaj z tej strony co wyszliśmy, weźmiemy go. I tyłem podpiętą, bo mamy rannego, nie? Dobra, to ja go biorę. Trzymaj go mocno. Ała, szczypie! O proszę pana, szczypie pana? O kurde, mogło się zakażenie wdać. Chyba chlapnął. Dobrze, jej i mnie chlapnął też, dobrze. Dobra, nie podpływaj bardziej, zostaj tak. Damy radę. Nurek, pomóż mi go, żeby do wody, bo ma zakażenie, żeby od wody nie dostał. Nie, trzeba będzie zakotwiczyć. Nie daj. Dobra, poczekaj, zaraz mi powiesz, najpierw go weźmiemy na górę, dobra? Bo będzie problem z nim. Bierz go od góry. Podpływ pod łódkę drugą. A co z tą łódką chcecie drugą robić? Ja mam ogarnę. Dobra, to my na chwilę na ląd z nim popłyniemy i zaraz podpłyniemy do was. Torba medyczna ogarnięta? Łódka zakotwiczona, tutaj będziemy na was czekać. Płyń, bo... Z tego co widzę, zaczyna tonąć i nabijać wody. Dobra, dzięki. Płyń tam do nich. Ja tutaj zostanę już na tym. Boli go, słuchaj, noga. Zranił się tutaj w nogę, jak widzisz. Weź mu opatrzyj tą nogę. Miałem to w stroju trochę utrudnione to zadanie. Ewentualnie mu jeszcze nogę zdezynfekuj, bo nie wiem, czy mu się zakażenie nie wdarło. Proszę pana, boli pana jeszcze jakaś głowa, ręce, brzuch? Nie ma pan zwidów? Boli mnie serduszko, łódka. Poczekaj, ja wezmę od tej torby, ja panu oczy zbadam. Proszę pana, proszę mi się tutaj popatrzeć. Ja panu oczy zbadam. Proszę patrzeć idealnie w to światło. Nie no, po źrenicach widzę, że proszę pana, wszystko jest w porządku. Tutaj odłożę to. A co z tą łodzią, co tam robicie z nią? Zatonęła. O kurde. Ona utonęła ogólnie.
zaraz ktoś tam po nią podpłynie holownikiem. Co? Proszę, proszę się uspokoić, proszę się uspokoić, proszę się. Proszę pana, proszę się uspokoić. Zrobimy co z naszej mocy, może jeszcze uda nam się go wydostać. Idź mi stąd, nie mów takich rzeczy przy nim. Dobra, ja się przebiorę, stójcie przy nim. O Jezu, widzowie, no to fotograf będzie miał przerąbane chyba. Dobra, jeszcze słuchajcie, czapkę zdejmę, w sensie kaski, Jezu, czapkę, bo to mnie jest potrzebna. Proszę pana, ja mam do pana bardzo ważne pytanie. Czy chce pan, abyśmy wzywali karetkę z tą nogą, czy po prostu my opatrzymy i pan wróci do domu? Nie, nie potrzebuję, nie potrzebuję. Dobrze. A psychologa pan potrzebuje z tą łodzią? Tak. Jeśli jakiekolwiek będzie miał pan podejrzenia, że jakieś tam zakażenie mogło się wdać, albo coś będzie pana bardziej bolało, no do szpitala po prostu. My tutaj tyle. Nie wiem, co z tą łodzią, to pan poczeka. To jednak ta dziura w kadłubie była większa. Widział, o, to już... Na holownik jest, no już wiesz, dosyć szybko to słyszę, widziałem. No i co się z nim stało, no. Powiedz? Znaczy z łodzią. No co, no, zatonęła, tak? Nie dało się jej podpiąć, bo podpiąłem do jednego miejsca, to plastik poszedł i się zajebał. No, dobra, zostaw go już fakt. Tyle pana, no mów. No to wzięła nagle, nabrała wody, no i poszła na... Ty, pomóżcie mi z tą łodzią, bo słuchajcie, nie wiem, czy nam się nie uszkodził ten wiernik, jak to się mówi, ten z tyłu, chodźcie. Nie, ten do sterowania, nie? Wsiądę i zobacz, czy działa. No to wsiądź, odsuńcie się, żeby was nie wkręcił do tego. Ta fajna czapeczka, chłopie, skąd to masz czapeczkę? A, przyjechał do mnie, kiedyś mi taki kolega kręci się. Aha, bo to widzę, że to jest chyba czapeczka PSP. Ty, jakie ty kontakty masz, to może nas przepchasz kiedyś do PSP. Ty, widzowie, chcecie, żebym przeszedł do PSP? Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, może coś ogarniemy za jakiś czas. Co z tą łodzią? No, w sumie kręci się. Nie podchodźcie, podchodźcie. A, nie, dobra. A to powinno tak się dymić? Gdzie? No. O, chyba nie. O, już się zmęczyłeś? Patrzcie na te bice. O, chłopie. Nie zbyt dużo, dobra, ja też takie robię. Dawaj. Raz. Dwa. Poczekaj, przesuń się. O, przesuwam się, przesuwam się. Dawajcie, dawajcie. O kurde, panowie, syrena, dawajcie. Jezu, widzowie, ile tych wezwań dzisiaj będzie? O kurde, radiowóz się pali, dobra, ja biorę, wyciągam wąż. O kurde, odsuńcie się, wszyscy. Wszyscy bierzcie tlen. Na szyję. Proszę się odsunąć stąd. Odsuńcie się wszyscy od aut. Wszyscy z auta. Dobra, wyciągamy dwa węże, słuchajcie, i gasimy. Uwaga. Gaście najpierw ten pożar, żeby radiowóz nie rozprzestrzeniło. Gdzie? O kurde, dobra, idę do budynku. Pomóżcie mi z tym budynkiem. Coś jeszcze, słuchajcie, się pali tutaj, czy już ugaszone? Chyba wszystko. Raczej wszystko. Dobra, wiecie co, sprawdźcie jeszcze, ktoś niech do budynku wejdzie, czy w budynku się nic nie zaczęło palić. No i tyle, wezwijcie mi tych policjantów do mnie. Albo ewentualnie dowódca zastępu, weź policjantów, spytaj się, o co chodziło, jakieś notatki trzeba wziąć. Zapytaj się, czy nikogo nie było w komisariacie. Kurde, jeszcze się pali ten! Notatek nie trzeba brać, ale... Pali się, pomóżcie mi, włączę wodę i gaście. No widzowie, zanim ja podeszłem, to oni już chyba wszystko pogasili. Zgaszone czy jeszcze lać? Bo nie widzę. Przestań. Dobra, to gaście to gaśnicami. Co się stało? Nie wiem, ale to był numer radiowozy, prosto z Warszawy jako dofinansowanie dostali. No ja nie wiem, chyba ktoś podpalił. Ja sobie siedzę, kawkę sobie robię, ale tutaj... Kubek mi spadł, oparzyłem się, jeszcze mokre gacie mam. A potrzebuje pan pomocy medycznej, czy...? Nie. Co macie tam apteczkę, to jak coś, to sobie ją ten... Jak coś, to zgłaszajcie nas na radio, jak jeszcze byśmy byli potrzebni, ale chyba... Jasne. Chyba wszystko dogaszone, dobra. Bardziej lawetwa. A lawety? No to weźcie. A wszystkie trzy wezwaliście? Tak, wezwaliśmy trzy lawety, części zabijaliśmy tutaj. Wszystko. No to weźcie na kubkę, ja wam pomogę z tymi rzeczami. O kurde, prawie uszkodziłem radiowóz, ale dobra, nic nie jest. Ja nie wiem, czy to nie był ktoś, kto przez to, co ostatnio mieliśmy z wami wypadek z jednym z waszych kolegów i tak dosyć dużo ludzi się zebrało. On był trochę taki bardzo niemiły ten policjant i dużo osób to nagrywało, więc nie wiem, czy za to nie będziecie mieli teraz przesrane, trochę wam powiem. Dziękuję widzowie za obejrzenie dzisiejszego odcinka, jeśli wam się odcinek spodobał, 1500 łapeczek w górę i będzie, o kurde, coś tu się zbagowało i będzie kolejny odcinek po prostu ze straży w następnym tygodniu. Dziękuję wam, słuchajcie, za obejrzenie, Tomas z tej strony. Siema, cześć. Nic się panu nie stało. O ja pierdzielę.